Cześć, jestem Kristen Lester i jestem jednym z twórców w Pixar. Dzisiaj mamy na tapecie schemat opowieści, jak układamy i opowiadamy nasze historie. Ale zanim zaczniemy, słyszeliście może ten dowcip, jak grzyb przychodzi na imprezę? Przychodzi grzyb na imprezę, podchodzi do jednej z dziewczyn i prosi ją do tańca. A ona na to, o fuj, co za grzyb. Więc idzie dalej i pyta następną, czy chce zatańczyć. Nie, dzięki, nie bardzo. Jedna za drugą, każda mu odmawia. Żadna nie chce z nim tańczyć. Aż w końcu idzie grzyb do barmana, trochę w kropce, i mówi, nie mam pojęcia, czemu nikt nie chce ze mną tańczyć. W końcu, niezły ze mnie kozak. Widzicie? Ten dowcip ma określoną strukturę. Jakiś początek, środek i koniec z zabawną puentą. I to dzięki strukturze w dużej mierze jest zabawny. Struktura pozwala się zastanowić, co chcesz powiedzieć widzowi i w jakiej kolejności. Bo jeśli coś pokręcisz, spalisz cały żart. Zobaczmy. Hej, znasz ten dowcip? Okej. No więc przychodzi kozak do... Ups! Spaliłam początek. Już dobrze. Cześć, znam taki świetny dowcip. Więc idzie grzyb na imprezę i spotyka barmana. O kurczę. Skopałam środek. Hej, ty tam? Mogę ci opowiedzieć dowcip? Okej, więc idzie grzyb na imprezę, a tam masa dziewczyn na parkiecie. Więc prosi je do tańca i świetnie im idzie. Kurczę, no. Bez konfliktu nie ma śmiechu. Widzicie? Struktura jest naprawdę ważna. Podobnie jak w dobrych dowcipach, gdzie struktura ma znaczenie, w filmie struktura też jest ważna, jeśli ma wywrzeć odpowiednie wrażenie na widzu. To jest świetny przykład. Nemo! We wcześniejszych wersjach filmu Gdzie jest Nemo, struktura opowieści była inna niż ta, którą znacie. Reżyser chciał wpleść sceny z życia rodziców Nemo, zanim mieli dzieci, jako retrospekcję w czasie całego filmu. Więc bylibyśmy świadkami ich spotkania. Witaj. Zakochania, aż w końcu przeprowadzki. I to wszystko w formie krótkich wspomnień przez cały film. Kochanie, jak tu pięknie. Większość scen z Marlinem i Nemo w zasadzie była podobna do tego, co znacie. Ale taka struktura retrospekcji aż do końca trzymała widza w niepewności, co się stało z żoną Marlina, Coral. Coral, uważaj! I że cała ikra została pożarta przez drapieżną barakudę. Kiedy twórcy pokazali film w tej formie, pojawił się dość duży problem. Widzowie mianowicie nie polubili Marlina. Więc ekipa musiała przejrzeć strukturę filmu ponownie, żeby zrozumieć, że w tej wersji widzowie nie zrozumieją pobudek Marlina i troski o syna praktycznie aż do końca filmu. Dlatego zdecydowali się poprawić film i wyrzucić większość retrospekcji. Zostawili tylko te sceny, w których dom Coral i Marlina jest zaatakowany przez barakudę, a Coral i cała ikra z wyjątkiem Nemo giną. I od tego zaczęli film. Przyrzekam ci, że nie pozwolę, żeby stało ci się coś złego. Ten zabieg zmienił nie tylko strukturę, ale też nastawienie widza do Marlina. Znacząco. Publiczność widziała od początku, jak wielką stratę poniósł Marlin i jak wielkim wyzwaniem było dla niego szukanie Nemo. Dlatego go pokochała. W przypadku, gdzie jest Nemo, znalezienie problemu wymagało zmiany w strukturze. Oczywiście każdy nasz film jest inny i każdy stanowi inne wyzwanie. W tym odcinku skupimy się na różnych sposobach budowania historii w wytwórni Pixar. Będziecie też mogli sami spróbować różnych sztuczek budowania swoich opowieści. Ciekawe, czy gdyby opowiedzieć dowcip o kozaku w formie retrospekcji byłoby zabawniej? Pewnie nie.